Segment wydobywczy rozwija się bardzo aktywnie, zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Co prawda w ostatnich kwartałach mieliśmy lekkie spadki wydobycia, ale jest to związane z naturalnym zczerpywaniem czy wykorzystaniem naszych złóż, które działają, ale najbliższe miesiące będą bardzo ciekawe. Z jednej strony projekt B8, który również zbliża się ku rozszerzeniu i zwiększeniu produkcji, ale i Norwegia. Utgard w czwartym kwartale tego roku, IME w połowie przyszłego roku spowodują, że segment wydobywczy stanie się jeszcze większym kontrybuantem do naszego wyniku.